Powiedziała pani, że nie jest obiektywna w stosunku do Andrzeja Wajdy. Udzieliła pani mnóstwo wywiadów na jego temat. Napisała felietony, ujęła go w swoich książkach. Można by powiedzieć, że wszystko już zostało powiedziane, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali dzisiaj pomyśleć nadal tak ciepło o tej niezwykłej dla nas postaci i o tym, jak tworzył i co stworzył dla nas do dziś. I mam taki cytat, który określa rzeczywistość i patrzenie na rzeczywistość Andrzeja Wajdy. Musimy szukać porozumienia z rzeczywistością, która jest tu i teraz. Myślę, że Andrzej Wajda mówiłby to samo dzisiaj, ale za każdym razem jego film był tak aktualny. Nawet jeżeli robił film historyczny. Z czego to wynikało? Znaczy myślę, że z wielkiej świadomości właśnie po co robi filmy i jak wielką funkcję może mieć sztuka w kształtowaniu realnego życia. Moim zdaniem Andrzej nie robił filmów dla potomnych, nie robił filmów do muzeów, nie robił filmów, które miały być doskonałe, nie robił filmów, nie robił dzieł sztuki. Starał się rozmawiać z ludźmi, z widzami i zawsze poruszyć temat najważniejszy, najbardziej bolesny, nawet jeżeli to była właśnie rzecz historyczna, to ona się rymowała z czasem, w którym to robił i dlatego w ogóle o tym opowiadał. Wiadomo, że na wiele tematów czekał latami, ale z wielu też czekał i zrezygnował w pewnym momencie, ponieważ uznał, że one są nieaktualne, że nie mógłby za ich pomocą dostać się naprawdę do emocji widzów. Myślę, że Andrzejowi zależało na emocjach, zależało na sercach publiczności, a nie na ich, że tak powiem, takiej intelektualnym rozważaniu dzieła, które zrobił. Dlatego te filmy też były takie gorące. Dlatego były w pewnym sensie niedoskonałe. I dlatego były tak wspaniałe, że były niedoskonałe. Że były tak wyrzucone jakby z serca Andrzeja. I dlatego Andrzej nie przejmował się drobiazgami. Dla niego pryncypia były najważniejsze. Ja pamiętam, jak w Dyrygencie powiedziałam, bałam się powiedzieć, że w każdym ujęciu do sceny mam inną spinkę do włosów, bo zapominałam tych spinek i w jednej scenie jest chyba 11 spinek do włosów. A on powiedział, ale to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, to nie jest film o spinkach. Ja bałam się to powiedzieć, a on uznał, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tylko sens tej sceny, to jak to jest grane, jak to jest głęboko poruszone ma znaczenia, czy to jest spinka, czy tu stała lampa, czy tam stała lampa. Ciągle mówił nam, to nie jest film o papierosach, to nie jest film o lampach, to nie jest film o spinkach. Także myślę, że przede wszystkim zależało mu na właśnie komunikacji z ludźmi. Powiedziała pani o tych takich niedoskonałościach czasem u Wajdy, których nie zauważamy oglądając film. Czasem ta niedoskonałość była u aktorów. Sama się pani przyznała kiedyś, że w ogóle nie przygotowała tekstu, bo myślała, że tego dnia nie będziecie kręcić tej sceny, bo bez znieczulenia. No tak, ale proszę zrozumieć, że ja jestem z epoki takiego kina, gdzie myśmy kina z cenzurą, gdzie myśmy każdego dnia kręcili co innego niż było napisane w scenariuszu. Ja w ogóle nie znam takiego kina, gdzie się realizuje to, co jest napisane i że nie można zmienić ani jednego słowa. Ponieważ w ogóle nigdy cała moja jakby główny trzon pracy i z Andrzejem i w ogóle w kinie polskim przypadł na taki czas, kiedy wiedzieliśmy, że scenariusze są zatwierdzane, te scenariusze, które są zatwierdzane, absolutnie nie będą służyły jako podstawę do żadnego filmu, który potem powstanie. Nawiązuję do tego w kontekście takim, że niedoskonałość to jest jedno, ale Wajda nieraz przyznawał się nawet w swojej autobiografii do pewnych porażek, niezadowoleń po filmie. Chciałem zapytać, czy była pani świadkiem takich porażek? Znaczy ja byłam świadkiem właśnie ciągłego niezadowolenia. Po każdym dniu zdjęciowym uważał, że powinniśmy może zrobić coś zupełnie inaczej, ale diametralnie inaczej. Co więcej, byłam świadkiem, kiedy przekręcaliśmy nagle, po całym dniu kręcenia czegoś, nagle w godzinę przekręcaliśmy coś zupełnie inaczej. Tak było w Tataraku.
nakręciliśmy scenę śmierci. Andrzej miał tę scenę przemyślaną. Aktor był umalowany na biało. Wszystko to było, miało nawiązywać do historii malarstwa, do historii kilku słynnych obrazów opowiadających o śmierci. Taki, miało to mieć charakter elegijny, a cichy. Aktor był umalowany na biało, ja podwieszona na linach, nie wiadomo skąd spływałam, całowałam białe, martwe ciało. I nagle, i kręciliśmy to cały dzień. I nagle już wsiedliśmy do samochodów, odjechaliśmy na jakiś inny tam gdzieś inny plan. I Andrzej powiedział, powinniśmy to kręcić zupełnie inaczej, że właśnie odwrotnie, że jest rozpacz, krzyk, płaczesz, starasz się go uratować, ale nie mieliśmy czasu, żeby go zmyć, więc on jest dalej biały. Po prostu to jest tak zdumiewająca scena, że jakiś na biało umalowany aktor zupełnie normalnie się topi. Było to tak zabawne, ale dobrze. A potem ja mówię, Andrzej, jak z tym krzykiem? Aha, bo ja powiedziałam, ja w ogóle nie płaczę w tym filmie. Ja powinnam przynajmniej raz zapłakać. I on mówi, dobrze. I nakręciliśmy to zupełnie inaczej, a potem wyjął ten mój płacz. I płaczę niemo i tylko jest muzyka. Także wszystko to było ciągle takie układane, szkicowane. Ja uwielbiałam ten rodzaj pracy. To było naprawdę coś. Ale miałam, wyjeżdżając rano na zdjęcia, miałam takie uczucie, że może się wszystko zdarzyć tego dnia. Że właściwie każdy dzień zdjęciowy z Andrzejem, nie wiadomo było, co będziemy kręcić tak naprawdę, jak będziemy kręcić i że to właściwie będzie trzeba skoczyć na iglicę Pałacu Kultury i zeskoczyć z niej, ale to tylko przecież jeden raz. W związku z tym to się da zrobić jakoś. To były ciągle jakieś ostateczności, ciągle jakieś takie rzeczy, które właściwie są niewykonalne, ale są marzeniem. Ja pamiętam kiedyś w filmie w Dyrygencie, przyszedł rano i powiedział, że przyśniło mu się, że siedzę nago na łóżku spocona, a przez okno wchodzi gałąź kwitnącej wiśni. Drzewo wrosło. Była zima. Ja tak trochę z tą golizną mówię, no wiesz co, jakoś nie bardzo. No więc urżnęli jakieś drzewo, zaczęli przywiązywać jakieś kwiatki, pojechali do jakiegoś sklepu. Zamiast, żeby zaczęli przywiązywać do tych suchych gałęzi jakieś kwiatki, jakieś zaczęliśmy realizować sen. A potem wszystko skończyło się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ja w różowej halce chodzę z poduszkami po mieszkaniu i zmieniam 4 razy miejsce spania, bo nie mogę po prostu sobie poradzić. Wszystko to było nadzwyczajne, nadzwyczajne. Już nigdy, ani wcześniej, ani później nie spotkałam człowieka, który miałby taką wyobraźnię, był tak twórczy i jednocześnie tak niezadowolony z siebie. Ale co jest dobre, co jest złe, to wiedział zawsze. Bezbłędnie rozpoznawał dobry pomysł, czy nawet najbardziej szaloną rzecz, która od razu wiedział, że to mu się do czegoś przyda. I nienawidził ludzi, którzy nie mieli pomysłu. Ja jadąc rano wiedziałam, że muszę zarzucić go pomysłami, że to jest mój obowiązek, że muszę po kawałku coś zagrać, coś opowiedzieć się, dlatego że i wszyscy się tak zachowywali, dlatego że on z tej plątaniny różnych rzeczy, pomysłów, jego tego, wybierał coś, czego myśmy nie rozumieli, że to naprawdę będzie dobre. Nadawał temu uwagę. To on tylko rozumiał. Nadawał temu uwagę. Nadawał temu uwagę, co więcej, zmieniał funkcję tego pomysłu zupełnie. Ja pamiętam, jak zapytałam bez nieczulenia, bo przeczytałam monologi, były napisane monologi, Agnieszka Holland napisała monologi dla tej postaci, którą ja miałam grać, która była w ogóle wrzucona do scenariusza z zewnątrz, nie wiem do dzisiaj dlaczego. Ja tam grałam i co ja miałam tam naprawdę grać, ale przyjechałam na plan z jakiegoś innego filmu, dali mi te monologi, nie wiadomo było w co mnie ubrać i on tak patrzył po ekipie, w co jest to ubrane, żeby tak z kogoś coś zdjąć, na mnie założyć. I powiedziałam, i przeczytałam te monologi, mówi tak, Andrzej,
ale czy ja muszę mówić te monologi? I on spojrzał na mnie i mówi, rozumiem, kobieta powój, sumienie narodu. Ja nic nie rozumiałam z tego, co on zrozumiał z mojego prostego zapytania. I w rezultacie powstała zupełnie nie ma postać bez znieczulenia, bo on zrozumiał zupełnie inaczej, zupełnie więcej coś, niż ja chciałam powiedzieć. Ale ja byłam świadkiem takich małych zdarzeń, takich jakby cudów na planie. Jakby... Przebłysków geniuszu. Nadzwyczajne to było. Nadzwyczajne. Pamiętam, jak człowieku z marmuru nagle zrozumieliśmy, że moja postać nie ma prywatnego życia. Nie wiadomo w ogóle, skąd ja się wzięłam. No i że jakiś ojciec, trzeba go wymyślić, kolejarz. I, ale że ja taka niesympatyczna postać, to on mówi, ocieplimy cię jakimś psem. I pamiętam tego psa w tym domu, który się błąkał, który w ogóle nie chciał się do mnie przytulić. Ja go na siłę przyciągałam, Andrzej się śmiał. Ocieplenie postaci następowało. Ale był nadzwyczajny, był absolutnym geniuszem moim zdaniem. Ja mogłabym z nim w ogóle całymi godzinami, znaczy całymi dniami i nocami słuchać tego, co mówił, rozmawiać. Ale prawda jest taka, że Andrzej słuchał. Słuchał ludzi. To znaczy ciekawiło go, co mają do powiedzenia. I z tego wszystkiego tkał takie z tej mgły galarety, którą dostawał dookoła. A jednocześnie był tak zabawny, tak mnie śmieszył, bo był taki jak dziecko w tym wszystkim. Na przykład uważał, że jeżeli aktor bardzo chce coś zagrać, to trzeba mu dać to zagrać, bo cały czas o tym myśli, że to gra i nie gra tego, co trzeba, tylko gra to coś głupie, co sobie wymyślił. I często mówił, że nie wkładał taśmy do kamery, tylko żeby już ten aktor to zagrał, żeśmy się od czego odczepili, od tego pomysłu, który jest zły. Więc żeby aktor traktował aktorów też jak dzieci. Mówi, a niech sobie to zagra i już zapomnijmy o tym. Ja pamiętam, że kiedyś mi powiedział, że zrobił tak z rąkiem Wilhelmem, ja byłam tak przerażona tym. On mi, ale nikt nie zauważył, że ja nie włożyłem kamery, tylko... Mówi, aktorzy są jak dziś, jak chcą coś zagrać, są chorzy, muszą to zagrać. Ale był jednocześnie też taki, że jak zobaczył coś, co mu się podobało, co przypadkowo ktoś zrobił, to wkładał to na siłę, nie pasowało to, ale jemu się, znaczy tak się miotał z takimi... Znaczy po pierwsze uważał, że nie można postawić kamery na planie, do momentu, dopóki się nie ma pomysłu na scenę i tak zwanego haka. Haka na tę opowieść, to znaczy na ten fragment filmu. I tak długo kamery nie ruszały na planie, dopóki nie było dobrego pomysłu, niespodziewanego pomysłu na scenę, jak coś opowiedzieć. I dopóki tego nie wymyślił, to nic się nie działo. Cały czas coś tak się mieliło w kółko i tak wszyscy tak coś chodzili. On cały, te poszukiwania były bolesne. Czasem były bardzo bolesne. Sama pani powiedziała, że Andrzej Wajda rozkochuje się w swoich aktorach, później ich tragicznie porzuca. Pani powróciła do tej współpracy po 26 latach, Daniel Bryski po 13, Andrzej Seweryn po 17. Skąd to wynikało? Czy on chciał dać im czas dla siebie? Stwierdził, nie. Że nie chce ruszać już tej postaci? Nie, nie. Po prostu nie miał dlatego pomysłu na tego. Ja, przecież my przez te lata, kiedy nie robiliśmy ze sobą filmu, cały czas on mówił, chciałbym, żebyśmy zrobili film i robiliśmy i teatr i spotykaliśmy się w wielu sprawach zupełnie innych, ale nie miał pomysłu. I ten tatarak to był taki stary pomysł, takie odgrzewane kotlety właściwie. I tak ciągle się międlił to opowiadanie i ciągle było za krótkie i ciągle nie wiadomo było po co właściwie to robić. I to życie nam ułożyło ten film zupełnie inaczej. Ale do końca Andrzej nie był przekonany, czy to jest dobry pomysł, żeby robić to opowiadanie Iwaszkiewicza. Ale ponieważ chcieliśmy zrobić film, to już tak mówi, no trudno, to już zróbmy to. A potem ciągle... Ja myślę, że tak było i z Danielem, i tak było z wieloma aktorami. On musiał zobaczyć jakiegoś aktora w czymś. On obsadzał po warunkach, obsadzał po psychice, twierdził, że dobra obsada to jest 50% powodzenia filmu. Także
nie było dla mnie tematu przez wiele lat po prostu. Poza tym on uważał, że jestem aktorką miejską, to znaczy gram dobrze w miejskich historiach i nie mogę zagrać w wiejskiej historii, ponieważ gram za szybko i w ogóle jestem zbyt nowoczesna na te wszystkie wiejskie opowieści, na te Panny z Wilka i te wszystkie, bo tam były takie różne pomysły, żebym gdzieś tam grała. Ale ty nie, ty jesteś w ogóle z innego świata. Ty jesteś... źle się fotografujesz w zieleni. Był tak zabawnym człowiekiem, nadzwyczajnym. No właśnie, wiejscy. Ale tęsknił do nas wszystkich. Tęsknił. I do Jurka tęsknił Radziwiłowicza, i do Daniela tęsknił, i tęsknił, i ciągle jak kogoś zobaczył, to mówił muszę. Ale to tak było też i z Łomnickim, że on też tak tęsknił do partnerów. Jak już raz z kimś zagrał, to potem tęsknił. I pamiętam, jak spotkali się kiedyś Andrzej z Łomnickim i mówili, a dlaczego my ze sobą nie pracujemy? Przecież my powinniśmy razem pracować. Strasznie wielu aktorów było dookoła Andrzeja, w związku z tym. Ale Olo był zawsze od umierania, no taki, każdy miał swoją działkę. Ja byłam od walki z reżimem. Tak każdy miał jakieś... Andrzej Seweryny był od złych, Wilhelmin był od nie wiadomo czego, Wojtek Przoniak był od niespodziewanych rzeczy, Daniel był od polskości i od takiej solidności. I od takiego mówienia szczerego rzeczy, które inny aktor nie powiedziałby dokładnie tak, że tak powiem, z otwartą przyłbicą takich zdań. Także każdy miał jakąś specjalizację, a z drugiej strony byłam też świadkiem na planie, jak wydawał kompletnie sprzeczne polecenia aktorom, nie do wykonania. Ja potem mówię, Andrzej, ona nie może tego zrobić, bo nie można jednocześnie położyć pudełka na szafie, zwrócić uwagę na coś i iść otworzyć drzwi. To jest po prostu niemożliwe, że oczywiście teraz przesadzam, ale czasem dawał takie... I nie rozumiał, dlaczego coś się nie dzieje. I tak oglądał nas jak takie dziecko, tak na początku z nadzieją zawsze na twarzy i tak, że coś się stanie nadzwyczajnego w tym ujęciu. I tak ja widziałam tę twarz taką... A potem rzeczywistość tak przychodziła. Smutniał i tak mówił... Dlatego tak kochał pejzaże, bo najpierw widział piękny pejzaż i dopiero przyszli aktorzy i to zepsuli. I to zepsuli, tak ciągle mówił, tak, że mu aktorzy zepsują. Ale, znaczy ciągle, co jakiś czas ktoś mi zadaje pytanie, jaki film Andrzeja Wajdy lubię najbardziej. Ja... Nasz, Wesele, tak? Krakowski, dobrze mówię? Ja lubię Wesele. No ja uważam, że to jest największy film. To jest film, który być może jest niezrozumiały na świecie. To jest film, który być może jest niezrozumiały dzisiaj przez te pokolenia, które przyszły później. Ale pamiętam, że moment, w którym Andrzej zrobił Wesele i to jak zrobił Wesele, ja byłam młodą dziewczyną i to jak to było zagrane i jak to było wymyślone. Ja nagle zrozumiałam, co to jest Polska, jak zobaczyłam Wesele. Ja wcześniej nie rozumiałam. Ja nie rozumiałam ani romantyzmu, ani nie rozumiałam literatury patriotycznej, ani nic nie rozumiałam. Dopiero jak zobaczyłam Wesele, chochoły i tę małą chatę i tę duszność i to coś takiego w tych ludziach, to dudnienie, to zrozumiałam w ogóle, co to jest za kraj. A ja wtedy byłam w liceum. Także i do dzisiaj Wesele jest dla mnie najważniejszym filmem, bo Wesele to jest, a to Polska właśnie, to, a cóż to tak, to jest dokładnie ten moment. I wtedy pokochałam Andrzeja, dopiero wtedy zrozumiałam, jak wielkim jest reżyserem. Bo Popiołu i Diamentu ja nie zrozumiałam jako młoda dziewczyna. Nie mogłam go przeżyć, bo dla mnie Popiół i Diament był jakimś niezrozumiałą historią. To było daleko, po wojnie. Ja jeszcze nie byłam gotowa na to, żeby zrozumieć w ogóle ten temat jako dramatyczny. Mogłam obejrzeć ten film tak z ciekawości, jako wiele wspaniałych tam scen i cudowne i kadry, ale tak naprawdę dopiero Wesele ukradło mi serce. Wesele to też tutaj postać, między innymi przecież Krystyny Zachwatowicz, no i postać, której... Nie da się mówić o Wajdzie, nie mówiąc o pani profesor Zachwatowicz, dokładnie, która przecież przy tych wszystkich rzeczach, pomysłach na planie zawsze była obok.
Tak. To znaczy myślę, że Andrzej bardzo czekał na podpowiedzi Krysi. I tak Krysia w ogóle mnie kilka razy uratowała od nieszczęścia. Na przykład uratowała mnie od sceny, że monolog w Tataraku ostatni o śmierci męża mam powiedzieć nago. No, ja naprawdę dziękowałam Bogu, że Krysia w to zaingerowała w sposób absolutnie kategoryczny, no ale ponieważ Andrzej widział te obrazy Hoffera i te kobiety siedzą tam nago z tym papierosem, ja już z tym papierosem nawet stałam i już byłam, ale Krysia na to nie pozwoliła. Wywalczył tylko gołe nogi. Powiedział, ale to jest kino, musi być coś gołego, to musi być coś na ekranie. Ale także bardzo dużo zawdzięczam Krysi, bo to jednak byłoby. No oczywiście film byłby jakby może dużo bardziej bulwersujący z punktu widzenia sztuki, może byłby drastyczny, ale za to przejmujący jakby w inny sposób jeszcze. I Andrzej miał na to wielki apetyt. Wielką miał ochotę, żeby to było jeszcze od strony plastycznej bulwersujące, znaczy dotykające, bolesne. No ja sobie wyobrażam, jakby to wyglądało, jakbym powiedziała ten monolog nago. No nie wiem, czy sama bym to przetrzymała, ale to niewątpliwie był jakiś obraz, to niewątpliwie była jakaś figura, to niewątpliwie było jakieś coś za tym stało, stały za tym różne skojarzenia. Ale Krysia na to nie pozwoliła. Ja myślę, że Krysia była jego dobrym duchem, niewątpliwie. Krysia też, Zachwatowicz, otaczała go odpowiednimi ludźmi. Ja myślę, że tych ludzi Andrzej by sobie sam nie wybrał. On by ich sam nie znalazł. To ona rozumiała, że na danym etapie jego życia, czy w momencie tematu, jakiegoś podjęcia tematu, potrzebni mu są tacy, a nie inni rozmówcy, towarzysze, którzy go zainspirują. Także. A poza tym Krysia jest bardzo takim człowiekiem, który też mu był potrzebny. Z przeszłością, rodziną, historią. Pamiętam, jak Andrzej napisał do mnie już teraz po zmianie władzy, już jak już PiS zdobył władzę. I on do mnie napisał list, w którym dokładnie napisał to zdanie. Przyszli ludzie, którzy zupełnie inaczej rozumieją moralność i etykę, i wszystko, co dotyczy naszego życia, humanizmu i naszej kultury i równowagi mojego, mojej Krystyny, naszych znajomych. I on to dokładnie wymienił, co to jest, ten krąg ludzi, z którymi on się spotyka i z którymi się identyfikuje. Niestety ten list zaginął. To był list, jeden z ostatnich listów, jaki napisał do mnie. Andrzej pisał listy, lubił pisać listy. I ja kiedyś mu powiedziałam, Andrzej, piszesz do mnie listy, a ja je gubię. A przecież ty je piszesz, żeby je zachować. Ale mówi, nie, no trudno. To je gub. Pani powiedziała w czasie naszej rozmowy rok temu, że dla pani patriotyzmem jest zbieranie śmieci w lesie. Kilka dni temu. I moim i Wiktora Zborowskiego. Andrzej Seweryn nam powiedział, że nie picie wódki. A Wajda nie używał słowa patriotyzm. Andrzej powiedział, że ty się różnisz od aktora tym, że nie pijesz. Mówi, jest wiele aktorek takich jak ty, tylko że ty nie pijesz, bo ja po prostu jakoś mój organizm źle znosi alkohol, ja nigdy nie piję. Andrzej też nie pije. Natomiast to nie jest patriotyzm, bo po prostu myślę, że z rozpaczy mogłabym być jakąś lekką alkoholiczką. No właśnie, ale Wajda nie używał słowa patriotyzm, żeby go pokazywać. Nie używał słowa patriotyzm, żeby o nim mówić. Był krytyczny z naszej historii, ale także szlachetny i otwarty na nią. Jakby miała pani powiedzieć, co było najbardziej patriotycznego w Wajdzie? Wiem, że to słowo fatalnie teraz może brzmieć. Ale co było? Nie było patriotyzmu. On kochał ten kraj. I on kochał jego historię, i on kochał jego słabości, on kochał jego, denerwowały go te różne rzeczy, które starał się wyśmiewać. Już nie będę ich wymieniać, natomiast naprawdę kochał Polskę.
To jest może za duże słowo. On też nie lubił dużych zdań, dużych słów, ale miał czułość. Miał czułość do Polski, do tego krajobrazu, do tej historii, do tych ludzi, do tych szczegółów, do tych szabli, które zbierał, do tych opasek powstańczych, które wisiały u nich w gablotkach, do tych opowieści, do tych ludzi, czasem głupkowatych, takich, których on mówił, to taki głupkowaty człowiek, a jednocześnie miał do niego czułość. Po prostu, zwyczajnie. Wrócę do tego filmu pierwszego. Do Człowieka z marmuru, bo... Postać kobiety nigdy wcześniej nie była motorem napędowym filmu. I wydaje mi się, tak, że nawet pani nie mogła tego przyjąć, jak sama później wspominała, jak od razu nie zaakceptowała. Wajda musiał to wytłumaczyć. Myśli pani, że to tylko on mógł być tym pierwszym, który pokazał kobietę w centrum? Nie, ja myślę, że to troszkę był przypadek. Ja myślę, że ten scenariusz był napisany dla Agnieszki Osieckiej. Lata wcześniej, 17 lat wcześniej. I oni wszyscy byli przejęci tą Agnieszką, bo Agnieszka przyszła do szkoły filmowej, wszyscy się w niej zakochali. Była tak piękną dziewczyną, tak inteligentną osobą i taką, która zrobiła na nich wrażenie. I pomyśleli sobie, że chcieliby, żeby taka osoba opowiedziała im jakąś historię i tak sobie o niej, i tak sobie dla niej napisali. Lata później zagapili się i już nie zmienili. Nie zmienili. I że to miała być niby taka dziewczyna. Ale mnie Andrzej powiedział na początku, słuchaj, mówi, pamiętam, że wtedy obejrzeliśmy razem film Specjalne Zadanie, takie z Nicholsonem, takie, że wiozą więźnia. Taki był film. W ogóle wtedy było dużo takich amerykańskich filmów. Wszystkie te filmy były z mężczyznami. To w ogóle było męskie kino. W ogóle się tam żadna kobieta nie pojawiała. I pamiętam, jak zaczynaliśmy tego Człowieka z marmuru, Andrzej mówi, jakąś głupotę robię. Amerykanie robią film z samymi mężczyznami. Czy mogłabyś zagrać mężczyznę? Bo już było za późno. Ja mówię, no spróbuję. Spróbuję. Oczywiście wszystko to były żarty, ale w gruncie rzeczy no ja jestem jednak aktorką rasową, w związku z tym, jak słyszę gdzieś bokiem, że reżyser nawet żartem coś do mnie mówi, to gdzieś tam we mnie zapada, zostaje. I coś takiego się w tym zdarzyło potem w tej historii, że nie zajmowałam się swoją kobiecością i nie zajmowałam się kobiecością w ogóle, tylko starałam się załatwić to zadanie, to znaczy zagrać tego jego wymarzonego Nicholsona, który załatwia jakąś sprawę. I załatwiałam tę sprawę, aż musiał zaingerować i dać mi jakiegoś ojca, jakieś coś. Pamiętam ten worek, w którym mówił, to nie masz żadnego majątku i dlatego jesteś gotowa na wszystko, dlatego masz odwagę, że nie masz nic do stracenia. Także to był troszkę przypadek, a jednocześnie nagle zrobiła się z tego figura taka, której nie było wcześniej. To skoro już jesteśmy przy sztuce, to czy pani we kształcenie, jako że była pani w liceum artystycznym i to, że Andrzej Wajda był przez kilka lat w Akademii Sztuk Pięknych, tworzyło między państwem pewną nić porozumienia, którą byliście w stanie mówić sobie o rzeczach bardziej właśnie obrazowo, bardziej metaforycznie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że przede wszystkim nasza miłość do malarstwa miała wielkie znaczenie. To, że ja jednak jestem osobą, która od wczesnej młodości byłam związana z malarstwem i z całą historią i polskiego malarstwa i światowego i że wszelkiego rodzaju odniesienia w filmie do kompozycji były mi bliskie. Myślę, że nigdy nie siadłam w kadrze w niemocnym miejscu kadru. I myślę, że Andrzej to wiedział, że ja kompozycyjnie zawsze stanę dobrze. Bo ja wiem, jak wygląda kadr z zewnątrz, dlatego stanę dobrze, przejdę dobrze. I pamiętam, jak kręciliśmy w Tataraku monolog i Andrzej mi powiedział, masz odtąd kadr, dotąd, tu stoi krzesło i komponuj się, to wiedział, że ja się zakomponuję. Że jakby to było nam bliskie, że te lekcje kompozycji, które ja miałam najwięcej chyba w liceum plastycznym, było lekcji, że ja jednak jak siedzę przed kamerą, to wiem, jak to wygląda z zewnątrz, gdzieś tam w środku. I,
I coś takiego było, że myśmy to oboje rozumieli. I pamiętam, jak zaczęłam tak szybko chodzić w Człowieku z marmuru i mój późniejszy mąż nie mógł za mną wyszwękować, a szczególnie na zakrętach, po prostu nie był w stanie wyszwękować. I Andrzej powiedział, musisz to zrobić, ponieważ to jest figura stylistyczna, co ona robi. To nie jest, ona nie gra tak, ona robi jednocześnie figurę stylistyczną. Ona robi podniesienie. Także, tak, mimo że ja to robiłam pewnie nieświadomie, ale i wtedy mój mąż obniżył kamerę na wysokość pępka i zrobił z tego jakby też figurę stylistyczną, jakby wszyscy rozumieliśmy. Mój mąż też skończył liceum plastyczne. Także myślę, że porozumiewaliśmy się gdzieś tam wszyscy, gdzieś blisko dzięki temu. Okej, czyli to porozumienie było. W takim razie ostatnie pytanie już, którym zawsze kończymy nasze rozmowy. Jakie jest pani ostatnie wspomnienie z Andrzejem Wajdą? Ostatnie spotkanie lub ostatni list wspólny? Ja w dniu, kiedy Andrzeja zabierano do szpitala, podjechałam pod furtkę na Żoliborzu z butelką whisky i zadzwoniłam do drzwi. I Andrzej już nie mógł wstać z łóżka, bo już w ogóle było pogotowie w środku, już zabierano go, kładziono go na nosze i powiedział do mnie tylko przez ten domofon, żebym się odezwała później i ja powiedziałam, wysyłam ci na górę, za chwilę zostawię butelkę whisky i karteczkę. A on mówi, co jest na tej karteczce? A ja mówię, czas na trzeciego człowieka, Andrzej. Bo to był, ja jechałam po to, żeby powiedzieć, że te wszystkie nasze próby wcześniej, żeby zrobić trzeciego człowieka, w żaden sposób się nam nie udawały, bo jeszcze sytuacja nie nabrzmiała aż tak, żeby trzeba było stawiać kamerę i robić jakiś prawdziwie ważny, dramatyczny film. I to był taki czas, kiedy ja mówię, pójdę i przekonam go, że czas na trzeciego człowieka, że musimy zaprotestować. No ale niestety. Tutaj na lewo jeszcze chciałem to pani pokazać, bo jest 5 metrów od tego. O, Helenka! Tak, to pani no, widziała pani film. No, Helenka! Tutaj jest na co listopadowy. No tak. Matko. Jak tu się miło znaleźć. Jak tu się miło znaleźć, jak tu jest naprawdę.